Intuicyjnie pod pojęciem funkcji rozumie się przyporządkowanie każdemu elementowi z pewnego zbioru A dokładnie jednego elementu należącego do pewnego zbioru B. Sam zbiór A nazywamy dziedziną funkcji, a elementy zbioru A argumentami funkcji. Takie przyporządkowanie wcale nie musi oznaczać, że każdy element zbioru B został przypisany jakiemuś argumentowi z dziedziny A. Mogą być w zbiorze B takie elementy, które w ogóle nie zostały użyte. Nie dopuszczamy jednak takiej sytuacji, w której temu samemu argumentowi będą przypisane dwa albo więcej niż dwa różne elementy zbioru B. Najczęściej mówiąc funkcja, mamy na myśli funkcje liczbowe. Na przykład funkcją jest przyporządkowanie każdej liczbie jej dwukrotności. Czyli liczbie x przyporządkowujemy 2x. Taką funkcję opisujemy wzorem f od x jest równe 2x. Jest to przykład funkcji liniowej w postaci f od x jest równe ax plus b. Wykresem funkcji liniowej jest linia prosta. Ale funkcja to pojęcie znacznie ogólniejsze. Weźmy taki przykład. Każdej osobie w Polsce przyporządkowujemy jej imię. W zależności od tego, jak interpretujemy słowo imię, będziemy mieli do czynienia z funkcją bądź nie. Niektórzy z nas w dokumentach mają zapisane dwa imiona, niektórzy tylko jedno. A zatem powiedzenie każdej osobie przyporządkowujemy jej imię jest niedostatecznie precyzyjne. Niektórzy z nas będą mieli przyporządkowane dwie wartości w zbiorze imion, a inni tylko jedną. Jeśli doprecyzujemy i powiemy, że każdej osobie w Polsce przyporządkowujemy jej pierwsze imię, wówczas będziemy mieli do czynienia z funkcją ze zbioru wszystkich mieszkańców Polski, to dziedzina funkcji A, w zbiór B, czyli zbiór wszystkich imion. Wróćmy do funkcji liczbowych. Ważnym przykładem jest funkcja kwadratowa. Rozważmy parabolę opisaną równaniem y równa się x kwadrat. Obróćmy ją o 180 stopni. Otrzymamy parabolę opisaną równaniem y równa się minus x kwadrat. Jest to również wykres pewnej funkcji. Obracając ją o jakikolwiek kąt mniejszy od 180 stopni, otrzymamy na płaszczyźnie figurę, która nadal geometrycznie jest parabolą, jednak nie jest to już wykres funkcji, ponieważ pewnym argumentom przypisane są dwie różne wartości. Spójrzmy, co otrzymujemy w wyniku obrotu o 90 stopni. Ujemnym x-om nic nie zostaje przypisane. 0 przechodzi na 0. Natomiast x-om dodatnim można przyporządkować dwie przeciwne wartości. Sprawdźcie, że są to dokładnie pierwiastek arytmetyczny z x i minus pierwiastek z x. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.